Witajcie, dzisiaj doszedł do mnie kolejny odbiornik do kolekcji. Po raz pierwszy zamawiałem na AliExpress, żeby tutaj mieć takie porównanie gabarytów. To stoi tutaj obok Technisat. Jak widać, pudełeczko bardzo malutkie. Praktycznie pokrywa się z wielkością właśnie tego Technisata. Nie spodziewałem się, że tak przesyłka szybko dotrze, bo wysłali to 17 marca, a no, mamy 27 i już to jest w Zgierzu. Wygląda na bardzo malutki odbiornik. Za chwilę go tutaj rozpakuję. Jeszcze nie potwierdziłem odbioru na wszelki wypadek, żeby mieć pewność, że to jest to, co zamówiłem, a nie na przykład coś innego. Zabezpieczone jest ładnie w gąbce. Folii bąbelkowej. Żeby go tutaj nie uszkodzić. Nie wiem, czy bateria jest naładowana, czy nie, czy pali. Tutaj mamy antenkę teleskopową do tego odbiornika TF6686, chociaż tak naprawdę nie wiem, jak to powinno się poprawnie wymawiać, czy przez E, czy przez też I. Antena jest oczywiście na gniazdo SMA, ale może się uda oszukać i na surowo bez przejściówki podpiąć sam rdzenie anteny. To zrobimy sobie takie porównanie z dipola. Akurat troszkę wieje, to nie będę dzisiaj już jechał na górkę. No i tak ten odbiorniczek się bardzo malutki prezentuje w porównaniu z Technisatem. Jeszcze go nie uruchamiałem. Prawdopodobnie bateria jest tak jak myślałem. A nie, tutaj pokrętłem mamy. Tak to wygląda. Oczywiście bez anteny. Koledzy zgłaszali, że był problem oczywiście ze stereo na słuchawkach.
Więc zaraz to tutaj sprawdzę. Mamy tutaj pasmo FM. Są też fale długie. Średnie również. A tutaj później nakieruję kamerę już bezpośrednio tam na ekran, jak sobie podłączymy do anteny. Patrzę, jakie on tutaj w tej chwili funkcję ma. Mniejsza o to. Podwyższa emerytom, ostatnie podwyżki emerytur. Zwrócę uwagę, one są kwotowe o 250 zł. Przynajmniej musi być taka podwyżka, a to oznacza, że to jest 19%, nawet więcej niż inflacja. I to dużo więcej, bo inflacja średnioroczna była 14,8%. To są te aspekty, które chciałem dodać do tych danych, które ministerstwo podało. No bo ministerstwo podało suche dane tylko, a tutaj trzeba to rozważać w kontekście inflacji, bezrobocia, które, uwaga, też sprawdziłem, w 2018 roku było 7% około, a teraz wiemy, że jest 5%. I za chwileczkę sprawdzę to stereo. To czy rzeczywiście. Takiej gospodarki. Na to wygląda, że jest. Tutaj próbuję oczywiście przełączyć na ten. Tutaj mam sygnał, mi pokazuje w DBF. Właśnie bym chciał przełączyć na DBUV, może można przełączyć na. O, jest.
Za chwileczkę wam, jak tutaj poustawiam to wszystko, to za chwileczkę przełączymy się już pod antenę i pokażę, jak to wygląda od drugiej strony. W tej chwili nie jest podłączona antena, więc głosu nie ma. A tym pokrętłem na dole mamy możliwość włączenia i wyłączenia. Tutaj mamy oczywiście automatycznie też podgłaszanie i ściszanie. Na dole przełączamy sobie z fal FM na pozostałe. Tutaj jeszcze auto, manual. Jest tutaj oczywiście kilka tych kolorów wyświetlacza. Wchodzimy sobie w ustawienia, najnowsze oprogramowanie. Możemy dowoli sobie to zmieniać. Tutaj przełączę na FM. Jak się chce, to nie jest to proste. Udało mi się wejść w to menu. Tutaj możemy sobie przyciskiem u góry zmieniać zakres z DBUV na DBF. Ja tutaj ustawię DBUV. Kolorów oczywiście też tu jest kilkanaście. W tej chwili mamy czerwony, to jest taki i biały, powiedzmy, taki żółty, bardziej biały zupełnie. Niebieski, żółty, błękitny, no i czerwony. Można się oczywiście połączyć przez też Wi-Fi. No ja tutaj w tej chwili nie będę cudował. Zrobimy sobie takie małe porównanie. Samego sygnału z dipola. Nie będzie to jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Badania. Wyglądają ok, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a z...
zegrajmy nic więcej. Życie to koncert, więc grajmy raz, dwa. Maria. Z partyturą życia był raj. Kochaj i kochać daj. Pod typem. Maria Kutno. Resce. Rzek. Niestety ciężko tutaj. No. Jednocześnie mam trzymać telefon i obsługiwać to. No i tu mamy radiożak. Radio. Dziś w Łodzi jeszcze mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na słońce nie mamy już co liczyć. Dość silny wiatr w granicach 60 km na godzinę. Maria. Powiadać za śmierć 17-letniego Fabiana Zydora. Mieszkaniec wsi Tarnowa pod Wrześnią został zamordowany w 2016 roku. Wtedy sprawców... słyszałem, zbyt wiele bólu, żeby narazić jeszcze te postępowania, które zmienią rzeczywistość, szanowni państwo. Tłumaczył Kmiecki. Ocenienie naszych wysiłków w zakresie Poznani. Pomocy militarnej. RMF Classic. Nie zapewni im mocne podstawy obsługi czołgu. Stop! Dwójka. Nie myślimy, chciałbym zostać. Chcę wracać. Każdy jest gotowy, by znów pojechać na Ukrainę. Trójka. Amunicja do armatochaubic Krab, 155 mm. Unijny komisarz do spraw przemysłu Thierry Breton pochwalił postawę Polski, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. Podkreślił, że teraz inne państwa muszą podjąć szybkie działania. Nadszedł czas, żeby inne kraje oddały swoją amunicję, którą mają w magazynach. Trzeba ją jak najszybciej dostarczyć na Ukrainę. Unia przeznaczy na program amunicyjny 2 miliardy euro. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ogór posadzony na ćwierć wieku. Sąd operacyjny w Poznaniu nie dał się przekonać, że po oskarżonego tatu szybzyńskiej woli będzie okazja do tego, by porozmawiać o poezji. Spotkanie, na które chcielibyśmy zaprosić przede wszystkim uczniów z zdyńskowolskich szkół. I tutaj apelujemy do was, kochani, nie piszcie do szuflady, przyjdźcie do nas. Tutaj spotkacie się z fachowcami, którzy udzielą wam fachowych rad. To są członkowie klubu literackiego Topola, pani Ania Andry. Tu się przestęp. W meczu z Albanią spróbują zmazać plamę, którą dali w piątek w spotkaniu z Czechami. Z nami Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Michał Zabrakan-Gordon, brytyjski ekspert od wojskowości i to jutro.
spraw cyfryzacji Polsko-Chińska Izba Gospodarcza, wzywając do, cytuję, niezwłocznego wstrzymania dalszych prac nad nieprawdziwymi i zmanipulowanymi treściami. Chińskie firmy grożą też członkom Rady roszczeniami odszkodowawczymi związanymi z naruszeniem dóbr osobistych chińskich przedsiębiorców. Z kim eksplozja drona uszkodziła 12 domów. To kolejny w ostatnich tygodniach atak na rosyjskie miasta. Odpowiedzialność za podobne akcje biorą na się... Działania są próby destabilizowania tych społeczeństw, zbliżają się wybory. Dwa dni, przypomnijmy, przegrali w piątek w Pradze 1-3, ale już to o tym zapominamy, bo dzisiaj o 20... Sponsorem programu jest Ekogaleria. Odzież używana z całej Europy i Anglii. Sochaczew, ulica Żeromskiego. Dawna piekarnia gruzińska. A chyba nie tylko na Podlasiu, bo u nas tak. Koncert pochodzi 11. Dwójka. Można powiedzieć, Maria, że teatr jest dziś imitacją artystyczną, intelektualną i filozoficzną. I nigdy dotąd nie był aż tak skierowany przeciwko człowiekowi, przeciwko istocie człowieczeństwa. Bo odrzucił piękno, odrzucił dobro, odrzucił prawdę, czyli triadę stanowiącą fundament sztuki, fundament teatru. Zamiast piękna wprowadził brzydotę, której nadał nawet rangę pseudonaukową i nazwał to estetyką brzydoty. I jest to, trzeba powiedzieć, brzydota nie tylko wizualna, jak scenografia, dekoracje, ubiór aktorów i tak dalej, ale jest to też... Powieść Próchno Wacława Berenta. Nie ma już właściwie przedstawień bez wulgaryzmu. Na godzinę północno-zachodniej, uwaga, może powodować... Słów o pogodzie. Po południu i wieczorem zachmurzenie przeważnie duże i całkowite. Lokalnie na południu i zachodzie kraju większe przejaśnienia. W zachodniej Polsce. Radio TOK FM. Pierwsze radio. Przeboje.
Speak. Jasna Góra albo Maryja. To już nie jest. Maryja. Drugi dzień Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena. Dużo przeboja. Odporność. Ascorbita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Pytanie. Kolor. Pan Rafał podpowiada, a ja od... Wiktoria. Będziemy to wydarzenie zapowiadać także w dzisiejszej audycji popołudniowej. Sama. I oczywiście doskonała muzyka sam raz na popołudnie. A dziś mamy poniedziałek, to 27 dzień. Moja wizja tamtego teatru. Maryja. Nie ma dzisiaj, nie ma konkurencji. To co? Często mają robić za pokrotki wobec kobiet. No nie, nie. Jeszcze. No ale słabość to moja działalność. Taki rewolucji, bo to byłaby. Centrum. Dwa w jednym. Polskim wywiadem. Dziś się poinformowano o kolejnej. Zepka. Zapraszają do największego w Polsce sklepu z hydrauliką siłową w Lubieniu Kujawskim. W ofercie posiadamy ponad 50 tysięcy wysokiej jakości produktów dostępnych. No i ta z Dipola tak na sztywno by było na tyle. Zaraz się przejadę na górę i zobaczymy, co on tam odbierze z tego teleskopa samego.